Witajcie, kochani. Chciałbym się z Wami podzielić informacją znalezioną w necie o roli niektórych witamin i pierwiastków śladowych. W 2010 roku naukowcy z Uniwersytetu w Montpellier we Francji odkryli, że selen obniża ryzyko cukrzycy o 50%. Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze w 2010 roku udowodnili, że szereg ważnych komórek odpornościowych jest aktywnych tylko wtedy, gdy dostarczamy im dużo witaminy D. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Osace. W 2012 roku wykazali, że magnes zmniejsza ryzyko udaru o 53%, a ryzyko zawału serca o 50%. Naukowcy z Instytutu Ludwika Boltzmana w Austrii udowodnili, że witamina E pomaga również na bóle kości, i stawów, tak samo jak inne leki. Prestiżowa uczelnia John Hopkins w Baltimore w USA odkryła w 2012 roku, że duże dawki witaminy C obniżają wysokie ciśnienie krwi. Badania przeprowadzone w 2011 roku na Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii dowiodły, że cynk zapobiega przenikaniu wirusów przez błony śluzowe, a tym samym skutecznie chroni nas przed przeziębieniem. Badacze z Uniwersytetu w Amsterdamie odkryli, że witamina E może spowolnić wystąpienie choroby Alzheimera. Działajmy więc, biorąc sobie do serca te naukowe badania, korzystajmy z nich i przekazujmy innym, pamiętając, że wszystkie witaminy, mikroelementy, pierwiastki śladowe powinny być podawane w kompleksach. Czyli połączone jedno z drugim w odpowiednich proporcjach, to bardzo ważne, aby przyswajały się w naszym organizmie. Pozdrawiam Was słonecznie, Wedamir.